Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cities Skylines. Ostatnim razem postawiłem tutaj taką strefę przemysłową, no i mamy niestety problemy. Brak wystarczającej liczby pracowników. Więc chyba się już domyślacie, czym bym się dzisiaj chciał zająć. Właśnie rozbudową troszkę tutaj Anavista. W tym celu przeprowadzilibyśmy sobie może jakąś drogę tędy, chociaż wiecie co, może na początku będę robić to jakąś polną drogą. Jednak najpierw pewnie jeździły tędy jakieś maszyny budowlane, no a z asfaltem to poczekajmy, to dopiero później jakoś tutaj położą. Także chciałbym mieć jakiś taki przejazd dalej. Możemy pojechać jeszcze jakoś w tym kierunku. Okej, ta droga może sobie tak skręcić. Do tego odjechalibyśmy jeszcze stąd, no i podeszli na przykład w stronę tej rzeki. Dobra, także taka długa droga, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ chciałbym też wejść w ten zakątek, tutaj takie coś między drzewami. Dalej, możemy przeprowadzić jeszcze tę drogę. Niech ona na przykład idzie jakoś tędy, właśnie omijamy te drzewa, no i to w przyszłości pewnie podłączy się tutaj jakoś do centrum. Na razie powiedzmy, że coś takiego wystarczy. Zanim zaczniemy budować tutaj jakieś osiedle, to oczywiście trzeba będzie zrobić jakieś rury, więc przejedźmy sobie na przykład tutaj jakoś do końca, dalej tędy i jeszcze coś takiego. Teraz, może skoro te drogi są już zaplanowane, to jednak położyłbym troszkę asfaltu, ale może też jeszcze nie na wszystkich. Powiedzmy, że właśnie na tej głównej drodze, jadącej gdzieś tam. Te drogi tutaj sobie na razie byśmy tak zostawili. No i co ja teraz tutaj planuję zrobić? Nie coś takiego jak było wcześniej, że każdy dom jest inny, że mamy taką mieszankę. To było wcześniej. Przyjeżdżali ludzie, budowali swoje domy, więc każdy po prostu wyglądał inaczej. A tutaj, deweloper wykupił cały tutaj teren w okolicach, no i ma w planach postawić takie osiedle identycznych domków. To później będzie na sprzedaż, jacyś ludzie się tutaj wprowadzą. Także dajcie mi teraz chwilkę, ja je teraz postawię i zaraz pokażę wam, jak to wyszło. No i mamy tutaj coś takiego. Teraz, może na przykład coś przed wjazdem, na przykład jakiś parking. Pewnie mieszkańcy tych domków mają tam jakiś garaż, no ale załóżmy, że przyjeżdżają jacyś goście, więc taki parking powiedzmy przed wjazdem na takie osiedle, myślę, że może być. Także coś w tym stylu w tym miejscu. No a żeby ten parking tym ludziom w tym domu nie przeszkadzał, to zrobimy na przykład takie ogrodzenie. Powinno to fajnie wyglądać. I wiecie co? Ja bym może tak ogrodził te wszystkie domy. Czyli żeby oni mieli taki swój teren obok domu oraz na przykład za domem. No zobaczmy, jakby zrobić coś takiego jeszcze teraz tutaj, to połączyć. To ogrodzenie sobie jeszcze troszkę przedłużymy, połączymy tak. No, trochę roboty będzie, ale to będzie fajnie wyglądało. No ale oczywiście nie każę wam oglądać, jak stawiam jakieś ogrodzenia, także to też już mamy gotowe. Ale możemy jeszcze spróbować na przykład w niektórych domach postawić jakieś, no nie wiem, rzeczy dla dzieci. Może nie we wszystkich, ale niektórzy mogliby sobie załatwić na przykład, powiedzmy, taką zjeżdżalnię. Dalej, może coś takiego. No dobra, to jest może troszkę duże. Tak samo jak tamta zjeżdżalnia. No ale załóżmy, że tutaj mieszkają jacyś bogaci i po prostu ich stać na taką porządną zjeżdżalnię w ogrodzie. Co tu jeszcze możemy dać? Tym na przykład damy jedną taką huśtawkę. Dalej, może na przykład komuś tutaj karuzele, coś takiego. Możemy też dać karuzele jeszcze powiedzmy, że gdzieś w tym domu. Co jeszcze możemy zrobić? Może nie tyle, że dla dzieci, ale jakąś taką fontannę tutaj za domem. Pewnie ktoś też w ogrodzie może mieć. Może też gdzieś w pobliżu fontanny na przykład taki stolik z krzesłami. Komuś też to możemy dać, chociaż tak naprawdę nie chciałbym tego dawać za dużo, bo to serio są takie drobiazgi, które dużo do miasta nie wnoszą, chociaż później fajnie to będzie wyglądało z góry, jak właśnie tak za niektórymi domami będą takie rzeczy. Może bym dostawił też na przykład parę drzew, żeby tutaj jednak była taka bardziej zielona okolica. Także parę takich drzew, możemy jeszcze coś tutaj dać, wstawić w tym miejscu. No i może na przykład jeszcze coś takiego. Pewnie, niech to będzie taka mieszanka, niech ten las się tutaj jeszcze troszkę ciągnie. No dobrze, na razie wystarczy coś takiego. Przejechałbym jeszcze może kawałek z tą drogą. Tutaj na przykład jakoś tak prosto. No i ja bym tu spróbował może wstawić jakieś takie miniaturowe rondo. Powiedzmy, że takie drogi sobie tutaj zrobię. Teraz zmniejszmy to gdzieś tak dotąd. Niestety mi się tam ta droga wyburzyła. No troszkę niefajnie, ale już to sobie naprawimy. Okej, coś takiego. No i oczywiście to rondo też nie musi być z takiej szerokiej drogi, tylko z czegoś takiego. Tylko szkoda, że ta droga nie jest jednokierunkowa. Ale czy my możemy to jakoś teraz na przykład poustawiać?
Chyba możemy, bo stąd teoretycznie możecie jechać i w lewo, i w prawo. Także ja wam pozwolę jechać tylko w prawo, no i teraz to powinno prawidłowo działać, tak jakby to były po prostu drogi jednokierunkowe. No a takie skrzyżowanie jest mi potrzebne, ponieważ chciałbym tu zrobić coś jeszcze z tyłu. Także na przykład jakaś taka droga. Możemy na przykład przejechać jeszcze troszkę przez las i teraz powiedzmy, że w jakiejś takiej odległości. Dalej tędy i podjeżdżamy do tej drogi. Teraz dalej z tym pojedziemy jeszcze jakoś tędy. I teraz to mogę jakoś tutaj podłączyć, okej. No i przy tej drodze też bym powstawiał trochę takich domów, identycznych jak te, bo to jeden deweloper tutaj wszystko budował. Tylko może nie chciałbym uszkodzić tego lasu, także kolejne domy, dopiero kawałek dalej. Tylko oczywiście ktoś tutaj coś zawalił z pozwoleniem na budowę, ponieważ domy wybudowane, ludzie się wprowadzili, a nie postawili rurociągu, także trzeba to szybciutko nadrobić. Przejeżdżamy tędy, do ronda i łączymy się tak. No dobrze, także problem szybko rozwiązany, no a teraz trzeba by jeszcze jakoś te domki ogrodzić. No i mamy ogrodzony teren, powstawiałem też troszkę drzew oraz jakichś takich pojedynczych ozdób. Zapomniałem jeszcze o tym domu, no dobra, to by można teraz na szybko nadrobić. Także takie ogrodzenie, stąd jakoś do drogi, no i tutaj drugie. Może już bez żadnych dodatkowych obiektów, te dwa drzewa wystarczą. No i ja teraz jestem ciekawy, jak ta nasza strefa przemysłowa. Tutaj niestety coś jest opuszczone. Tutaj nawet mamy tych pracowników. Może to się jakoś poprawi. No zobaczmy, ilu my mamy mieszkańców? 185, tylko że my tego nawet nie mamy zaznaczonego, więc będzie ich troszkę więcej. Zaznaczmy sobie to. Zaznaczmy cały ten nowy teren. I jeszcze powiedzmy, że jakoś tak. No i w tym momencie możemy sprawdzić 231, nawet 235 mieszkańców. Widzę tutaj jakieś problemy ze śmieciami. Nagromadzenie śmieci, coś takiego mamy też tutaj, tutaj. Także to wysypisko, które mamy w stolicy, po prostu chyba nie daje rady. Mamy tylko 4 śmieciarki i one muszą obsłużyć całą mapę. To wiecie, co ja bym zrobił? Może pierwsza rzecz, to zwiększymy troszkę budżet. Bo my tutaj mamy 50%. Podkręcimy to po prostu do 100, ale ja i tak się zastanawiałem jeszcze nad jedną rzeczą. Tylko pokażcie mi, teraz jest aż 15 śmieciarek, dobra, 9 w użyciu, fajnie. Ale też, żeby nie musieli aż tak jeździć, to myślałem, żeby tutaj w Anavista postawić coś takiego jak centrum recyklingu. No i taka rzecz mogłaby być na przykład gdzieś tutaj. Tylko czy stawiamy ją od razu przy tym narożniku? Bo tutaj niestety mamy jakiś negatywny wpływ. No właśnie, zanieczyszczenie ziemi. No a w tych okolicach to będzie takie powiedzmy centrum handlowe. Więc zobaczmy, co by się tutaj dało jeszcze zrobić. Tę drogę przeprowadzimy, ale to zaraz. Wcześniej jeszcze ta droga. Ona może tutaj delikatnie skręcić. Teraz to podłączymy tak. Coś tu się oczywiście wygięło, weźmy to, poprawmy, to ma być bardziej w ten sposób. No i zobaczmy teraz, taka droga prostopadła do tej drogi, no i teraz na przykład takie centrum recyklingu tu. No właśnie, i ono ma zasięg tylko jakoś właśnie do tego ogrodzenia, więc to będzie dużo lepsze. To możemy delikatnie odsunąć, ewentualnie dosunąć jakoś, no nie wiem, tutaj. Ewentualnie nie będę tego dosuwał, tylko po prostu domaluję tu jeszcze troszkę betonu, żeby to jednak wyglądało, że to jest jakiś teren tego budynku, a nie jakaś taka trawka. No dobrze, także problemów ze śmieciami być nie powinno. Ale mamy niedobre problemy. Co to jest? Brudna woda. Jakim cudem my tutaj mamy brudną wodę? Chwila, skąd my bierzemy wodę? Bierzemy ją z tej wieży ciśnień. Czy tu jest jakoś zanieczyszczony teren? Raczej nie. Wszystko jest dobrze. Zanieczyszczenia jakieś są tu. Średni stopień zanieczyszczenia wody pitnej 2%. No, nie jest to może jeszcze jakoś super dużo. Ale musimy uważać. Możliwe, że to było też przez te śmieci, których troszkę tutaj mieliśmy. Jadą jakieś śmieciarki. No dobrze, jakaś tutaj jedna jedzie. Ja bym na razie nie panikował i poczekał, co się stanie. Chociaż też ci zmarli mieszkańcy tutaj pewnie nie najlepiej na to wpływają wszystko. No, trzeba by nad tym jakoś popracować, tylko że ja miałem w planach postawić tutaj jakiś taki mały cmentarz. Jeszcze nie jestem gotowy, żeby go dać, a pokażcie mi ten cmentarz. Karawany 6x6, pochowani zmarli 400x3000. Także trochę miejsca jeszcze mamy,
ale ja bym zwiększył może tę ilość tych karawanów. Jedziemy z opieką zdrowotną do 100%, no i zobaczmy, ile teraz tych karawanów tutaj będzie. 10, okej. Okay. Więc w razie czego będą musieli tutaj wyjechać z miasta, przejechać jakoś przez to rondo i gdzieś dalej tam do Anavista. Więc może jakoś sobie z tym poradzą, tylko że tę drogę to wypadałoby już ulepszyć, bo jednak wyjazd z takiego miasta coraz większego, a cały czas mamy tutaj polną drogę. Więc jedziemy sobie z tym aż do tego miejsca, no i może coś lepiej będzie. Tak z ciekawości sprawdzę, jaką wy tutaj w ogóle macie prędkość na takiej drodze. 30 tylko. No nie jest to może najlepsza droga, ale dałbym wam na przykład 50, żebyście mogli chociaż troszkę szybciej tutaj do tego miasta wjechać. W centrum nie muszą jakoś szybko jeździć, 30. Tu wszędzie chodzą ludzie, samochody parkują, także powolutku. Kiedyś będzie obwodnica, to będzie im łatwiej przejechać. Na razie zwiększamy prędkość tylko tu. Widziałem też, że mieliśmy jakiś pożar. Tak, to jest spalone, także chyba będzie się trzeba po prostu tego pozbyć. Nie ma co trzymać czegoś takiego. Czy my tu mamy w ogóle strażaków? Chyba nie. Mamy lekarza, mamy policjantów, strażaków nie mamy. No nie jest to najlepsza sytuacja, także postawimy remizę. No i taka remiza mogłaby na przykład być gdzieś na tej strefie przemysłowej. O, może właśnie przy tym skrzyżowaniu, tak jak wcześniej chciałem to postawić. Przesuwamy, to ma być jakoś na rogu. No i powinno być teraz troszkę bezpieczniej. Też widzę, że te drogi mogłyby się tutaj fajnie połączyć. Możemy to zrobić. Tylko ja się posłużę może Network Multitoolem, kliknę tutaj oraz tutaj i mamy piękny zakręt. No i jeszcze jedno połączenie, na przykład z tej strefy fabrycznej, tutaj gdzieś, żeby dało się podjechać na to osiedle. Więc może ja jeszcze ulepszę troszkę te drogi, tutaj dojeżdżamy asfaltem, no i tak naprawdę tutaj przy tych wszystkich domkach też może być asfalt, jak najbardziej. Tutaj na tej drodze tak samo. Mamy zapotrzebowanie na sklepy, więc możemy spróbować postawić jakiś na przykład osiedlowy sklepik tu. Na przykład coś takiego, jak najbardziej. Przy skrzyżowaniu, tylko że ja bym to może jakoś obrócił, powiedzmy, że pod takim kątem i skierowane właśnie do tego skrzyżowania. A jeśli chcemy mieć więcej sklepów, to ja bym je może stawiał tu. Coś nam się tutaj tak w ogóle wyburzyło. Będzie trzeba to naprawić. Nie wiem dokładnie, co tutaj było, ale wstawię po prostu taki sklep, bo on mi tu powinien pasować. No powiedzmy, dobra, bo one przecież nie muszą być ściana w ścianę, tylko właśnie z takim drobnym przejściem. No a dalej, możemy dać na przykład coś takiego, a tutaj na narożniku takie coś, ewentualnie inaczej. Ten sklep to ja dałbym może tutaj, obok tego. Tam z boku są jakieś wjazdy dla ciężarówek, więc to by trzeba postawić tak. Chociaż z tego co patrzę, to takie wejście dla klientów jest bardziej z tej strony, więc gdyby to na przykład obrócić jakoś w ten sposób, wtedy to wygląda tak, no i tutaj jest taki podjazd. Więc może, żeby to wszystko tak jakoś niby działało i miało sens, to zrobimy na przykład taką drogę betonową tutaj, żeby się dało wjechać na tyły. No i teraz takie coś, to byśmy sobie cofnęli, przeprowadzili tak, no i będą mogli tutaj robić jakieś dostawy. Teraz ten sklep, on też tutaj ma jakieś drzwi z tyłu, jakaś brama też jest, więc idealnie będzie do tamtej drogi. No i możemy to postawić, powiedzmy, jakoś tutaj tak kawałek dalej. Ten beton sobie naprawimy. Okej, jakieś pęknięcie. Okej, fajnie wyszło. No i teraz możemy na przykład tę drogę przeprowadzić jeszcze dalej. I tu będą mieli taki dojazd z tej strefy fabrycznej. Tylko wcześniej to bym przeprowadził jeszcze dalej prosto, no i teraz dopiero ten beton tutaj. W takim razie to ogrodzenie możemy sobie przeciągnąć w to miejsce, no ale dalej na razie z nim nie idę. No ale możemy iść tutaj dalej z kolejnymi sklepami. Ja bym je może zrobił właśnie w takim podobnym stylu. Tak, dokładnie taki sam budynek, tylko po prostu inny sklep w środku. Przesuwamy to sobie powiedzmy jakoś tak dotąd. Tu zostawiamy tylko takie wąskie przejście. No i możemy też to dosunąć jakoś bliżej do drogi. Czy ja tu chcę wciskać jeszcze jeden sklep? To znaczy, to jest już tak praktycznie na ogrodzeniu. Też nie jest to jakiś super przyjemny teren. Widać taką lekką mgłę, więc może tak daleko bym z tym nie szedł, ale co mogę zrobić, to przesunąć to jednak kawałek w tę stronę i przeprowadzić tędy jakąś drogę, żeby dało się dojechać do kolejnych sklepów, które zaraz tutaj postawię. Więc z tym wracamy powiedzmy jakoś tak, tylko tak właśnie, żeby się zmieściły te samochody. Załóżmy, że coś takiego, no i z tą drogą możemy teraz próbować przejechać tutaj, no i zobaczmy teraz, coś takiego w tym miejscu, oczywiście dosuwamy bliżej tej drogi, no i może jeszcze coś w tym stylu. Pięknie. Teraz dokładamy troszkę więcej betonu.
betonu pomiędzy tymi sklepami, tak, tak, i nie wiem, coś jeszcze tutaj brakowało, tak, za tym sklepem, no i w tym miejscu też nie chcemy mieć trawnika. No ale chyba przesadziłem, tak, znowu nie ma pracowników, więc będzie trzeba popracować jeszcze troszkę nad tym osiedlem, chociaż martwi mnie ten problem z wodą, no ale bez przesady, chyba aż tak źle nie jest. Czy ja mam wam teraz wybudować jakąś nową wieżę ciśnień, ewentualnie jakąś pompę i brać tę wodę z rzeki? No, może tak by było najbezpieczniej, chociaż boję się, ponieważ ta rzeka to jest taka malutka i że to miasto po prostu całą tę wodę zassie, no i zrobi się tu sucho. Ale chyba będzie trzeba zaryzykować. No dobrze, także postawimy coś takiego, to sobie podłączymy, no a ta wieża ciśnień to będzie jedynie zabytkiem. Także wyłączamy tę rurę, pozbywamy się tej rury, no i to też wyłączam. Tylko szkoda, że to teraz będzie mi pokazywały takie komunikaty. Może inaczej, podłączmy tę rurę jednak, żeby był tylko jeden komunikat, ale to jest wyłączone. No i teraz zobaczymy, co będzie z tą wodą. Dobrze, przechodzimy do kolejnych mieszkańców, których byśmy wprowadzili gdzieś tu. No a ten teren to wykupił inny deweloper, stawia tutaj inne domy, i on też nie będzie dawał aż takich dużych ogrodów, bo jednak tutaj, no to troszkę one miejsca jednak zajmują. Tu, to chciałbym zmieścić na przykład dwa rządki takich domów, no i tylko jakieś takie drobne ogrody. Więc za tymi domami przeprowadziłbym drogę. Najpierw niech to pójdzie na przykład jakoś kawałek prosto za tymi domami, no i fajnie by to wyglądało, gdyby te ogrodzenia właśnie sięgały do tej drogi. Tak, coś takiego. Więc to sobie tutaj na kawałku poprawiłem i teraz możemy iść dalej z tą drogą. Wyjdziemy na przykład jakoś w tym miejscu pod kątem 90 stopni, skręcimy jako powiedzmy tak, dalej, kawałek prosto, cóż tu się stało, nie, tak nie chciałem. Jeszcze raz, taka prosta droga gdzieś tak dotąd, okej, od razu lepiej. No i teraz mogę wstawić trochę tych domów jeszcze tu. No i może między tymi domami, zamiast takich ogrodzeń, to zrobimy na przykład takie żywopłoty z takich krzaczków. Mamy coś takiego, więc teraz może jeszcze na przykład jakieś drzewo tutaj, gdzieś może przy rondzie, coś może jeszcze tak w środku, no i wziąłbym może jeszcze tutaj pożyczył, a raczej skopiował taką fontannę. Dałbym ją na przykład może jakoś za tym domem. No i co jeszcze? Może na przykład taka karuzela. Niech ona będzie w tym miejscu, przy tym domu oraz przy tym. Dalej, taki stolik, jeden. Oraz może gdzieś tutaj drugi. No dobrze, tyle wystarczy. Teraz, żeby zachęcić jeszcze więcej ludzi, żeby się tutaj chcieli wprowadzać, to warto byłoby na przykład ozdobić trochę to rondo. Spróbujmy zrobić to na przykład jakoś w ten sposób, tylko że niestety coś mi ten mod nie działa na rysowanie tego w linii, tych krzaków, czy po prostu, żeby zrobić takie kółko. Te krzaczki też musiałem stawiać ręcznie, więc będzie trzeba tego propline toola jakoś ogarnąć. No dobrze, a skoro on nie działa, to ja po prostu tutaj powstawiam te krzaczki jakoś w taki, powiedzmy, losowy sposób, żeby po prostu ten teren wypełnić. No a w środku tego ronda spróbujmy na przykład wstawić coś takiego. Takie drzewo. No i od razu będzie tutaj piękniej. No dobrze, wprowadzamy tych ludzi dalej. Taka droga może być delikatnie krzywo. Łączymy się na przykład tu i znowu mamy miejsce na dwa takie rządki tych domów. Ten teren należy też do tego dewelopera, także idziemy dalej z takimi domami. No i wyglądałoby to w ten sposób, ale po tej stronie też możemy trochę tych domów dołożyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko oczywiście ja to sobie muszę mówitem jeszcze porozsuwać. No i oczywiście trzeba jeszcze zrobić jakieś tutaj żywopłoty. No i wyszło mi coś takiego. Teraz oczywiście jeszcze takie drobiazgi, na przykład jakieś drzewo tutaj w środku, oczywiście. Drugie, może zmieścimy tam coś jeszcze na przykład w tym miejscu, ale poza takimi drzewami, to ja chciałbym może jeszcze coś takiego wstawić. Tutaj na środku też, zawsze to trochę cienia będą mieli. No i teraz, może jeszcze na przykład taka mała fontanna, gdzieś tutaj za domem. Dalej, kto by tutaj miał dużą fontannę? Powiedzmy, że na przykład ci. Później, taka zjeżdżalnia, na przykład tutaj w narożniku. Do tego, taka ławeczka, to może tego dałbym na przykład więcej. Tutaj sobie będą mogli usiąść, potem tutaj. Dalej, jeszcze na przykład ci, żebym nie zapomniał czasami o tych, tutaj też jedna ławeczka oraz druga ławeczka, no i może do tego jeszcze na przykład jakaś karuzela, jedna tutaj i druga jeszcze w tym domu. No i super. No coraz piękniejsze to Anavista, co?
coraz więcej ludzi się chce wprowadzać, więc ja też myślę o czymś takim. To jest już z kategorii tych dużych budynków, no ale jednak nie jest to aż takie duże. Też może nie chciałbym wstawiać kamienic. Ja myślę, że Anavista przeczeka ten etap kamienic. Na razie to będzie takie raczej nisko-średnie miasteczko. Kamienice będziemy budować w Hosetown, a jak nastanie już epoka budowania takich bardziej nowoczesnych budynków, powiedzmy, że nie wiem, coś takiego, to wtedy one dopiero weszłyby tutaj do Anavista. No ale na razie spróbowałbym na przykład postawić tutaj taką uliczkę tego typu wielorodzinnych domów. To bym dosunął na przykład tutaj jakoś do skrzyżowania. To możemy sobie też przesunąć. No i właśnie, czy ja to stawiam tak, żeby było beton w beton, czy na przykład kawałek dalej? Może być kawałek dalej, bo jednak po tej stronie to chyba mamy jakieś balkony, no dokładnie. Więc też to nie musi być tak blisko siebie. Oczywiście znowu, wydaliśmy pozwolenie na budowę, nie sprawdzając, czy będzie woda, także zaraz się tym zajmę. Tylko wydam jeszcze jedno pozwolenie na taki budynek tutaj na rogu. Niech to wygląda jakoś tak. I teraz właśnie ta woda, także musimy przejść jeszcze pod tą drogą i ja bym tu pojechał aż na strefę przemysłową, połączył się jakoś tak. Co jeszcze możemy zrobić? Skoro jest droga, dajmy rurę. Tutaj przejdźmy jeszcze na przykład tędy, tak, tak, tak i przejdziemy aż do centrum. Tędy też jakaś rura, tu się może na przyszłość przyda. Tędy nie trzeba. Postawiłbym tutaj może gdzieś w okolicy na przykład taki przyjazny sąsiedzki park. Tylko czy chcemy usunąć te drzewa? Myślę, że można. W tym parku i tak jakieś są. Chyba, że pozbyłbym się na przykład drzew z tego parku i wstawił takie bardziej pasujące. No bo jednak te, które tutaj mamy, to one nie za bardzo pasują do okolicy. Czy to możemy przesunąć? Aha, bo to się jakoś tak przyczepia. Ale ja tego raczej gdzie indziej nie postawię. To znaczy możemy tutaj przesunąć, ewentualnie inaczej. Dobra, wróćmy z tym. Ile to kosztuje? 4000. Dobra, mniejsza z tym. Czy dałoby się złapać tylko tę końcówkę? Nie dałoby się. Tutaj to będzie trzeba zrobić o takie połączenie. I teraz te ścieżki będą ładnie wyglądały. Także idziemy jeszcze stąd do tej drogi. A czy dałoby się to podłączyć jakoś tu? No nie za bardzo, to znaczy dopiero w tym miejscu. I to nie wygląda zbyt pięknie. Okej, więc może już bez czegoś takiego. I teraz Alt B, włączamy Boba, bierzemy drzewa i ja bym po prostu wszystkie drzewa w tym parku poukrywał. Mamy teraz coś takiego i w takim razie to drzewo tu, tylko Shift P, anarchię. Jeszcze raz, takie drzewo tutaj. Okej, coś takiego tu. Bierzemy jeszcze tego typu drzewko. Jedno, drugie. Tu coś może jeszcze. No właśnie, żeby to było takie gęste. Takie coś jeszcze. No, troszkę tego dodam. I będzie, że ten park jest po prostu w takim lesie, jaki tutaj był wcześniej. Mamy tutaj niby jakieś opuszczone budynki, ale ja bym sprawdził, jak to jest z tymi pracownikami. Tutaj mamy 15, tutaj też 15. No troszkę nawet was jest, tak jakby to wszystko nam działało. No to co, próbujemy jeszcze coś dostawić, na przykład tu. Tylko jeśli taki sklep ma być w tym miejscu, taki bardziej narożny, to ja bym chciał mieć jeszcze na przykład jakiś przejazd. Tylko, że podłączyłbym się tu, co pewnie nam wygnie tę drogę? A nie, nawet nie wygięło. Bardzo dobrze, ale przesuniemy jeszcze to tak. Okej, przeciskamy się między tymi budynkami, ale nie aż tak daleko, ponieważ tutaj już idzie droga, do której się teraz połączymy. Tak i tak. To jeszcze bym troszkę przesunął, no i powinno być równo. A czy od tej drogi udałoby się jeszcze tutaj jakoś odjechać? Może by się udało. Tylko, że ja to może cofnę jednak w tę stronę. Tu by trzeba zrobić jakiś taki łuk, okej. Będą sobie skręcali, a z tym przejdziemy na przykład jakoś tak. Okej, to też nie musi być idealnie przy tym sklepie. To już sobie zaleję betonem. No ale chodzi mi o to, żeby tu coś jeszcze zmieścić dalej. Czy ja chcę sklep tego typu, czy poszukam jeszcze coś ciekawszego? O, ten mi się podoba, może być. Przesuńmy go na przykład w to miejsce. A tu to nawet niech będzie trochę zieleni, bo cały ten teren jest taki zabetonowany, więc chociaż jakieś jedno miejsce na drzewko może być. Oczywiście jak najbardziej, takie coś może nawet tutaj jeszcze przed wejściem. No dobrze, a żeby było łatwiej dojechać do tych sklepów, to zrobimy może jakieś parkingi. Tutaj, w tym miejscu, taka droga, przeciągamy ją kawałek dalej. No i wstawmy tutaj na przykład taki parking. Jakoś tak przy tej drodze, chyba że ja to obrócę na przykład o 90 stopni. O, niech on będzie bardziej tu, możemy wtedy wstawić nawet drugi taki, a w tych okolicach
to jeszcze na przykład jakiś sklep. Postawiłbym na przykład dwa takie identyczne. Dosuwamy je jakoś do tej drogi. Teraz te parkingi możemy jeszcze jakoś tutaj, no nie wiem, wyrównać. Dobra, coś takiego. Chyba będzie. No a tutaj w przyszłości się postawi jeszcze jakieś sklepy, ale teraz też nie chciałbym z tym przesadzać. Tak jeszcze sprawdźmy, czy wszystko działa. No coś tam jest opuszczone, ale to miejmy nadzieję, że oni jakoś ponownie to wykorzystają. Jakieś tutaj problemy były ze zmarłym mieszkańcem, ale jakiś karawan już podjechał. Ogólnie jest dobrze. A jak na przykład mapka wartości gruntu? Pięknie, pięknie, ciemno niebiesko się tutaj robi. Także niedługo będzie można stawiać na przykład więcej tych budynków czwartego poziomu. Piątego może jeszcze bym się nie odważył. Do tego jednak wolałbym, żeby tutaj było zielono. Ale może te budynki czwartego poziomu też sobie jakoś poradzą. Więc mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Rozwinęło nam się troszkę Anavista. Mnóstwo nowych domków. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się to podoba. No i co? Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa. Cześć, cześć.